byli przed nami. W tym momencie będziecie mogli uczestniczyć, czy można powiedzieć, wskrzeszamy tradycję, tak? Tradycję tej pięknej techniki malarstwa ludowego na szkle. No jeżeli chodzi o samo malarstwo ludowe na szkle, to właściwie wiąże się ono z takim, z taką, może nie tyle tradycją, ale z takim kultem, który się rozpowszechnił w XVII wieku, świętych obrazów i świętych miejsc. Jak dzisiaj będziecie zwiedzać, bo będzie zwiedzanie, tak? Czy bez zwiedzania. A szkoda, bo tak właśnie, chyba że sobie przyjdziecie sobie spacerem i zobaczycie, bo tam otwarte te pomieszczenia i w wielu miejscach będzie można zobaczyć tą izbę, już może bez przewodnika, ale to właśnie teraz może zrobić takie małe wprowadzenie, to zwróćcie uwagę, że w tych izbach, które będziecie mogli zobaczyć, zawsze był święty kąt. W tym świętym kącie takiej izby wieszano jakiś właśnie obraz. To są właśnie też tam są zabytkowe obrazy malarstwa na szkle. Skoro się ten zwyczaj malowania na szkle wiązał w tamtych czasach właśnie z tym kultem świętych obrazów, świętych miejsc, no to znowu jakby idzie to dalej w tą myśl, iż no, rozpowszechnił się również, jak to się mówi, taki zwyczaj pielgrzymowania do takich miejsc kultu. I każdy człowiek czy osoba, która mieszkała w danej miejscowości, wystawiała sobie za punkt honoru, żeby chociaż raz w życiu wybrać się do takiego miejsca kultu. No i mamy na Śląsku, to była Góra Świętej Anny, w Małopolsce Jasna Góra, czy Kalwaria Zebrzydowska, u nas tutaj w naszym terenie mamy Rokitno. No i tak można było wymieniać jeszcze te sanktuaria w naszym kraju jakby rozsiane. Przepraszam. I właśnie z tamtych miejsc jakby no, każdy z nich jak dotarł do takiego sanktuarium, to chciał przywieźć ze sobą właśnie ten święty obraz. Czy to była jakiś wizerunek świętego, który jakby patronował później temu domowi, domostwu, gdzie został zawieszony na tym świętym kącie i gdzie cała rodzina rano i wieczorem jakby dziękowała za wszelkie dary otrzymane. I czy też po prostu sam wizerunek no, nasz Trójcy Przenajświętszy. My dzisiaj, jak można powiedzieć, że no, też będziemy mogli właśnie wskrzesić tą technikę przez to, że wam jakby po kolei, krok po kroku ukażę piękno tej techniki, bo tak naprawdę sztuka ludowa wydobyła najwięcej przymiotów, najwięcej takich wspaniałych cech właśnie z tej techniki malarstwa ludowego. Nie jakaś inna sztuka minionych epok, ale właśnie sztuka ludowa. Czyli tak, efekt lśniącej powierzchni, żywotność kolorów, czystość barw, no na pewno no zresztą same podłoże do malowania, jeżeli chodzi o szkło, no to znane było już w Bizancjum, już było w Rzymie, a u nas właśnie mówię, najbardziej jakby się tak no, rozrosło, czy stało się takie znaczące już od XVII wieku. Nasi ekspresjoniści również byli zafascynowani właśnie taką tą paletą barw i często właśnie też używali nieraz w swoich obrazach też tej techniki, takich dzikich kolorach nawet, no pasjonując się właśnie tą kolorystyką między innymi. Dzisiaj ja chciałabym Państwu zaproponować, bo tutaj zasugerowała mi Pani, tutaj Wasza przewodniczka, czy Pani to jest tutaj, że chcieliście malować rośliny, tak? Czy coś związane właśnie z motywami roślinnymi. My przygotowaliśmy taki zestaw kwiatów polskich, z takiego dawne, właściwie to wydanie stuletnie jest, jak to się mówi, tych kwiatów, które mamy w archiwach, te księgi i tutaj jakby sterowali to, jak ktoś udostępniamy wam, żebyście mieli taki swój mały obrazek u siebie, albo jak ktoś ma ochotę, może również tutaj pomalować też sobie właśnie w ramach tego, co mówię, że tej historii, tradycji, też obraz anioła stróża, też jako świętego obrazu, nie? Więc tak, więc może tak po krótku.
szybko, tak? A teraz może od razu zajmiemy się tym, co